Dzień dobry, witamy Państwa w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Dzisiaj mamy trzecie spotkanie z cyklu Wiosna Ludu. Będziemy mówić o biedzie. Naszą gościnią jest dzisiaj pani profesor Urszula Glęsk, literaturoznawczyni, krytyczka literacka, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka kilku książek, o dwóch z nich będziemy dzisiaj mówić. To jest Historia słabych, reportaże w dwudziestoleciu i Hirschfeldowie zrozumieć krew. Chciałabym powitać również tłumaczki polskiego języka migowego, panie Magdalenę Sipowicz i Marzenę Kasperską. Nad technicznym przebiegiem naszego spotkania czuwają się Grzegorz Strzyboński i Andrzej Dybczak. Chciałabym też państwa zachęcić do tego, by w trakcie włączali się państwo do naszej rozmowy, a w każdym razie jest taka możliwość, żeby zadawać pani profesor pytania. Można to robić za pośrednictwem platformy Zoom, jeśli państwo uczestniczą właśnie poprzez Zooma w naszym spotkaniu. Można też wpisywać pytania w komentarzach pod transmisją z Facebooka. Wszystkie te pytania postaramy się zebrać i spróbujemy na nie odpowiedzieć. Ja nazywam się Dorota Majkowska-Szajer, pracuję w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Jestem jedną ze współkuratorek wystawy Kogo Stać, której to wystawy wątki rozwija nasz cykl Wiosna Ludu. Rozmawiamy o naszej spuściźnie, rozmawiamy o tym, co chcemy pamiętać, o czym chcemy zapomnieć i o tym, czego jeszcze możemy się dowiedzieć o życiu naszych przodków, żeby też lepiej zrozumieć siebie dzisiaj. Pani profesor, jedną z bardzo ważnych książek, które wpadły mi w ręce przy przygotowaniach do wystawy Kogo Stać, była pani książka Historia słabych. Jest to z jednej strony źródło bardzo szczegółowej, bardzo poruszającej też wiedzy na temat tego, jak żyli ludzie w dwudziestoleciu międzywojennym. Często wbrew temu, co sobie wyobrażamy, żyjąc mitem wielkiej Polski międzywojennej, ale jest to też książka o tym, w jaki sposób można opowiadać, bo jest to książka o reportażystach i o reportażach. I to, co szczególnie podobało mi się w tej książce, to to, że właśnie zwraca pani uwagę na konteksty tych opowieści, na to, skąd one się biorą, na język tego, w jaki sposób mówi się przede wszystkim o obszarach wykluczenia, o bohaterach takich historii z marginesów, z miejsc, gdzie nie toczy się to życie właściwie reportażystów, tylko oni tam specjalnie przenikają do tych miejsc, żeby się czegoś dowiedzieć. I właściwie głównie to chyba pozwala spojrzeć na te wszystkie treści jako na coś szalenie aktualnego, na coś, co rzeczywiście wciąż jest istotne i ważne. I chciałam panią zapytać, czy to tak miało być, że ten język, ten rodzaj opowieści miał być tak ważny w tej książce, czy chodziło najpierw o tę rzeczywistość jednak dwudziestolecia. Przede wszystkim najpierw chodziło chyba o taki mit, w którym wyrosłam, ponieważ ja też jako takie dziecko dojrzewające w okresie PRL-u wyobrażałam sobie, że dwudziestolecie międzywojenne to był jakiś zupełnie, to był jakiś niezwykły czas. Piękny, we wspaniałych kreacjach, w Chevroletach i we wspaniałych ogrodach z gazonami. A trochę też takich albumów mogłam oglądać jako dziewczynka i to był bardzo skontrastowany obraz do tego, co przedstawiał ten szary, ponury PRL. I ten poziom mitologizacji dwudziestolecia lat 30., 20. a po prostu sięgnął zenitu. Ale później więcej czytałam, oczywiście orientowałam się, że te uładzone obrazki są tylko obrazkami albumowymi, ale też nie jestem historykiem, tylko jestem literaturoznawcą i dużo czytałam starych gazet i coraz więcej czasu poświęcałam właściwie takiej refleksji nad życiem codziennym, które mnie zawsze wciąga. Wszystkich nas wciąga życie codzienne, w którym sami uczestniczymy, ale też przeszłość taka widziana z perspektywy mikrohistorii.
jest znacznie ciekawsza niż z perspektywy makrohistorii i z perspektywy opowieści głównego nurtu, opowieści politycznej, opowieści gospodarczej. Właściwie myślę, że znacznie bardziej interesujące jest podglądanie świata, który minął, trochę tak przez dziurkę od klucza, a przez jakieś małe szparki właśnie ujawnień gazetowych, w starych reportażach można bardzo wiele znaleźć takich informacji, które w ogóle po pierwsze absolutnie burzą ten wyidealizowany obraz dwudziestolecia i trzydziestolecia. To było 100 lat temu, ten czas właściwie pamięta, ten okres przedwojenny pamięta jeszcze wielu ludzi, którzy żyją, z którymi można porozmawiać, a to był tak niezwykle odmienny czas od tego, w którym my żyjemy. To dość sobie wyobrazić, że właściwie świat bez elektryczności de facto, czy na polskiej wsi, która de facto nie była zelektryfikowana, żyło 70% społeczeństwa polskiego wówczas. Więc to był świat właściwie bez światła elektrycznego, w dużej mierze na wsi poza miastami. To był świat przede wszystkim bez antybiotyków. Im więcej o tym myślałam, tym bardziej wydawało mi się to w ogóle przełomowe, że właściwie antybiotyki zmieniły nasz świat. Podobnie jak wakcynologia i możliwości związane ze szczepieniami, na przykład przeciwko gruźlicy. Też kiedy pisałam historię słabych, zastanawiałam się na przykład nad epidemiami, które wtedy nękały ludzi, nad epidemią duru plamistego, czyli tyfusu, popularnie tak ta choroba była nazywana, i próbowałam sobie wówczas wyobrazić tę epidemię i tę bezradność ludzi, którzy się z tymi epidemiami mierzyli. Na tyfus plamisty w czasie I wojny też umierało 70% zainfekowanych ludzi, więc to była bardzo śmiertelna choroba. No, dzisiaj z kolei po naszych aktualnych doświadczeniach te wyobrażenia na temat epidemii trochę się zmieniają, ale wracając do Pani pytania, to oczywiście to, co możemy przeczytać w starych gazetach, to, co możemy przeczytać w starych reportażach, to naprawdę ten świat nam bardzo dobrze przybliża i to przybliża również z perspektywy ludzi, którzy byli niepiśmienni, którzy nie mieli własnego głosu. Tego głosu udzielili im reportażyści i dzięki tym reportażystom naprawdę możemy zobaczyć, jak wyglądało takie codzienne życie biednych ludzi. Ja akurat w historii słabych przyglądałam się, wybrałam sobie kilka takich charakterystycznych historii i aspektów tego świata. I próbowałam i szukałam reportaży, które opowiadały na przykład o życiu dzieci, porzuconych dzieci, bo one były nazywane w międzywojniu podrzutkami. Wszyscy mówili podrzutki, to była normalna kategoria. W ogóle sama w sobie niesamowicie wartościująca, no bo podrzuca się, nie wiem, kukułcze gniazdo, podrzuca się śmieci, albo mam nadzieję, że się nie podrzuca śmieci, ale powiedzmy, że słowo podrzucanie już coś podpowiada, a tych porzuconych dzieci w międzywojniu było mnóstwo. I tutaj mamy znakomite statystyki, bardzo szczegółowe, na przykład w Opiekunie Społecznym, takim piśmie wychodzącym w Warszawie, wydawanym przez właśnie opiekę społeczną. Statystyki po prostu są przytłaczające. Na przykład dowiadujemy się, że co roku w Warszawie, która miała zaledwie 1 200 000 mieszkańców, podrzucano około 600 dzieci w różnych miejscach. Wiele z tych dzieci było podrzucanych w sierocińcu księdza Boduena, bo tam właśnie wiadomo było, że tam było coś takiego jak kołowrotek, no wystarczyło gdzieś podrzucić takiego noworodka pod drzwi sierocińca i gdzieś on został przyjęty. Ale jeżeli sobie wyobrazimy, że 600 dzieci musiała przyjąć jak gdyby ta opieka społeczna Warszawy co roku, no to proszę sobie wyobrazić, że są dwoje dzieci, gdzieś tam właśnie się odnajduje w różnych miejscach. Nawet to trochę przypomina taką strategię starogrecką. W Grecji były dwa sposoby podrzucania dzieci. Apostazis, czyli taki typ podrzucania dzieci, które właściwie były od razu skazane na śmierć i nie liczono na to, że one zostaną uratowane,
ale była też taka forma, że zdesperowane matki porzucały dzieci po to, żeby ktoś je odnalazł. No więc te dzieci podrzucane w międzywojniu, one zdecydowanie częściej były podrzucane z myślą o tym, że ktoś je odnajdzie właśnie gdzieś na ławkach w parkach albo pod sierocińcami. Ale to był bardzo poważny problem społeczny i co ciekawe, kiedy przyglądałam się temu zjawisku, wyraźnie widziałam, że kompletnie inne statystyki dotyczyły na przykład Wilna, Lwowa, Warszawy, czyli tego terenu pozaborczego rosyjskiego, a zupełnie inne statystyki dotyczyły na przykład Katowic, Poznania czy nawet Grudziądza. To jest bardzo ciekawy wątek i chciałabym, żebyśmy potem też wróciły do niego, ale chciałabym, żebyśmy się tutaj zatrzymały na chwilkę, bo pani właśnie wspomniała o tym problemie społecznym, bo też ta historia słabych to jest też ciekawe ujęcie tematu, bo teraz na przykład mówi się dużo o ludowej historii Polski właśnie i w tym kontekście mówi się o historii podporządkowanych, o tych właśnie, którzy nie mieli możliwości powiedzieć swoim głosem na swój sposób o tym, co się wydarzyło, tych, którzy byli pomijani w oficjalnym nurcie historii. A pani pisze o historii słabych i kto to są ci słabi? To są kobiety, to są dzieci, to są przedstawiciele mniejszości, to są ci najbiedniejsi ludzie, którzy trafiają do przytułków. I trudno nie odnieść takiego wrażenia, że wszyscy ci ludzie, właśnie podzieleni na te różne kategorie, oni są odbierani jako właśnie pewien rodzaj zagrożenia, pewien rodzaj problemu społecznego i na różne sposoby właśnie są dyscyplinowani, dyskryminowani, wykluczani. Gdzieś ta opowieść cały czas lokuje ich na marginesie, tak jakby to przesunięcie uwagi na takie osoby miało jednocześnie wskazywać, że to jest jakaś nisza, że to nie dotyczy większości społeczeństwa. Takie ja na przykład miałam wrażenie. I tu trochę myślę, że mogłybyśmy może zacząć właśnie od kobiet. I kobiety akurat tutaj są głównie przedstawione jako przedstawicielki konkretnej grupy zawodowej, kobiety pracujące seksualnie. I to, w jaki sposób piszą o nich reportażyści zaangażowani społecznie, powiedzmy sobie od razu, że to są tacy ludzie, którzy właśnie są zainteresowani ludźmi, którym się nie powodzi, którzy właśnie są ofiarami systemu, opresji różnego rodzaju i trafiają do takich miejsc nie do końca komfortowych, niewygodnych i te różne niewygodne historie chcą opowiadać swoim czytelnikom. I tutaj mamy głównie dyskusję na temat reglamentacji. Może pani profesor powiedziała, o co chodzi? Odpowiem, ale może jeszcze zrobię taki wstęp, bo oczywiście te opowieści dzieci, do których myślę, że jeszcze wrócimy, bo muszę się upomnieć o te biedne podrzutki, muszę je jakoś tam wydobyć z tego zapomnienia. I one się oczywiście, te biedne podrzutki się łączyły z losem tych zupełnie biednych kobiet, które porzucały te dzieci ze względu na to, że nie były w stanie tych dzieci wykarmić. Mhm. To jest zupełnie dla mnie jasne, im więcej czytałam tekstów pochodzących z tamtego czasu, tym nie miałam wątpliwości, że to nie były żadne wyrodne matki, to były po prostu nieszczęśliwe, ubogie, bezdomne kobiety najczęściej. I w ogóle to też taka kategoria, którą zaproponował Pierre Bourdieu, że to jest zbyt negatywny, że ci ludzie, którzy zostali wpisani jak gdyby w te struktury społeczne jako byt negatywny i zupełnie nie tylko zmagali się z dramatycznym swoim własnym losem, ale byli też wykluczeni społecznie pod każdym względem i właściwie nie tylko lekceważeni, ale w jakimś sensie poniżani. I tutaj ten przykład tych nieszczęsnych prostytutek, których było w Warszawie mnóstwo. Znaczy, akurat statystyki warszawskie są dobrze opracowane, więc tak łatwo mi się odnosić do Warszawy, dlatego że statystyka obejmująca całą Polskę nie jest taka pewna. Tutaj warszawskie statystyki są pewniejsze i one są dla mnie bezpieczniejsze, ponieważ wiem, że nie mylę się powtarzając za takimi dosyć wiarygodnymi materiałami. Ale w każdym razie, jeżeli myśleć o tych kobietach, które
uprawiały prostytucję głodową, jak to nazwał słusznie Ludwik Stomma, to w samej Warszawie takich kobiet zarabiających ciałem było 20 tysięcy. I tutaj może takie porównanie zrobimy do Paryża, które miasta rozpusty, przynajmniej w takich wyobrażeniach potocznych i stereotypowych, ale w Paryżu pracowało 40 tysięcy prostytutek, przy czym Paryż był czterokrotnie większym miastem niż Warszawa. Wniosek jest jasny, że właściwie w Warszawie miał rację Słonimski, kiedy mówił, że na rogu Alei Ujazdowskich i Marszałkowskiej chodzi cała dywizja ponurych prostytutek. Przypomnę, że dywizja to jest 5 do 15 tysięcy, może nie akurat na tych alejach nie Ujazdowskich, tylko Jerozolimskich i Marszałkowskiej, bo to było takie główne miejsce. I do tego się odnosił w jednym ze swoich felietonów Antoni Słonimski. Powiedzmy, że to nie była taka właśnie wielka grupa kobiet, ale one nie dość, że rzeczywiście usiłowały za te grosze jakoś w ogóle przeżyć, to jeszcze były objęte bardzo restrykcyjnym prawodawstwem, które polegało na tym, że każda z prostytutek musiała mieć tak zwaną książeczkę reglamentacyjną. To była taka książeczka, która była sprawdzana przez policję na specjalnych komisariatach obyczajowych, gdzie też zresztą pracowały kobiety policjantki czasem. Taki oddział kobiecej policji też powstał w międzywojniu w 1926 roku. I te kobiety musiały mieć takie pieczątki, że są kontrolowane pod względem higienicznym. Chodziło o to, że one też często były chore na syfilis i kontrole lekarskie niby miały zmniejszyć ryzyko zarażania klientów, ale było to całkowitą ułudą w świetle możliwości ówczesnej medycyny, dlatego że co prawda znano wówczas już test Wassermana, ale nikt tego testu Wassermana nie robił w tych przychodniach dla prostytutek, znaczy to może nie tyle były przychodnie dla prostytutek, to były takie gabinety lekarskie przy posterunku policji obyczajowej, gdzie te kobiety po prostu straszliwie traktowano i one były zatrzymywane, niby oglądane przez lekarzy, dostawały czasami zastrzyki z takiego jedynego ówczesnego środka przeciw kile, mianowicie salwersanu. To zresztą była bardzo też bolesna, rtęciowa terapia, więc część tych kobiet była w taki sposób leczona, ale leczona to właściwie zaleczana, bo leczenie bez antybiotyków kiły było zupełnie nieskuteczne. A w każdym razie z powodu tego systemu reglamentacji, czyli rejestracji, kontroli, przechodzenia przez te tak zwane przychodnie, te kobiety były zupełnie jeszcze dodatkowo sponiewierane, dlatego że na przykład zdarzało się tak w Warszawie, nie tylko w Warszawie, w większości większych miast, że policja robiła całą obławę, zamykała ulice z jednej i z drugiej strony i sprawdzała, kontrolowała wszystkich ludzi, którzy akurat przechodzili przez tę ulicę i wyłapywane były w ten sposób prostytutki, odwożone na odpowiedni komisariat. Zresztą tam wówczas te prostytutki używały takiego określenia kocioł, które potem to określenie do dzisiaj znają, wiele osób zna to określenie w odniesieniu do okupacyjnej historii i gestapowskich takich obław i kotłów. Natomiast to jest przedwojenne słowo i ono dotyczyło właśnie tego zamykania ulic po to, żeby wyłapać prostytutki. Przedwojenni reportażyści, na przykład Maria Morska czy Maria Kuncewiczowa, również słynna, chyba jedna z najsłynniejszych
reporterek międzywojennych Wanda Meltzer, bardzo dokładnie te procesy i procedury opisały. Ale w taki sposób opisały, że kiedy czytamy dzisiaj na przykład taki tom Kochanek zamordowanych dziewcząt Wandy Meltzer, to nie do końca i nie szybko rozumiemy, o czym tak naprawdę ta opowieść nam mówi i na czym polega to reglamentowanie, na czym polegają te wizyty u świętego Łazarza, na czym ten system polega, bo jak gdyby wszystkie te reporterki, jak opowiadają o tym łapaniu do budy, to jak gdyby zakładają, że ludzie wiedzą, o co chodzi. Ja staram się rozwikłać takie różne obrazki z tamtej rzeczywistości. No i te obrazki rzeczywiście były niezwykle przykre. Przede wszystkim też możemy powiedzieć bez wątpienia, że ta Polska międzywojenna, no ona była po pierwsze bardzo biednym krajem z zasady, też wycieńczonym I wojną światową. Po I wojnie światowej w Polsce było 20% osieroconych dzieci. Czyli rzeczywiście dzieci, które nie miały jakiejś rodzicielskiej opieki. I spośród tych dzieci przede wszystkim rekrutowały się późniejsze dziewczyny, które pracowały używając swojego ciała. I one, właściwie my je dzięki reporterom międzywojennym, których ja w ogóle uwielbiam, na przykład takich zupełnie zapomnianych autorów jak Henryk Rubinraut, później lekarz w poradni świadomego macierzyństwa. My wiemy po prostu o konkretnych prostytutkach, o tym jak one mówią, o tym co one mówią, jakie są czasami wulgarne, dowcipne, złośliwe, waleczne, jak na posterunkach policji pilnują swoich torebek, jak swojego ostatniego oręża, jak iskają sobie w szy, jak na przykład też tą poczekalnię w komisariatach traktują jako miejsce odpoczynku, ściągają pończochy, właśnie tam jakieś robią oczyszczania i tak dalej. Także to jest bardzo taki sugestywny i przejmujący obraz, który z tego międzywojnia zostaje. Oczywiście one też często były analfabetkami, one były wyrzucone z tych swoich albo rodzin, albo jakichś tam opiekunów, którzy opiekowali się nimi jako małymi dziewczynkami czy dziećmi. I też były takie dziewczyny często, które przyjeżdżały ze wsi na przykład do miasta szukać pracy. I czasem zostawały służącymi na przykład, a czasem się nie udało, albo kiedy zostały zwolnione z pracy właściwie, gdzie miały też dach nad głową, trafiały na ulicę, bo nie miały właściwie innego wyjścia, nie miały żadnej pomocy znikąd. I to właściwie też jest, no, na wielu poziomach wstrząsające są to ludzkie historie, bo te reportaże też pokazują taki system opresji i beznadziei właściwie, bo no właśnie ta policja, która czyha i która kontroluje i przemocą ładuje do tej budy, sutenerzy, którzy zarabiają na tym, że właśnie są kobiety, które nie mają wyjścia. Jeszcze no, sieć cała ludzi, którzy właśnie na przykład wysyłają dziewczyny do Argentyny, to też taki proceder, który pani opisuje w tej książce. I Wanda Meltzer, o której pani tutaj wspomniała, napisała też o systemie reglamentacji. Jest to brutalna przemoc mężczyzny, który pisał prawa nad kobietą. I chciałam właśnie też o to panią zapytać, jak reportażystki tamtego czasu pisały o tej sprawie? Czy widziały ją jako taką sprawę właśnie kobiecą ogólnie? Czy widziały w tych kobietach właśnie pracujących seksualnie no, przykład takiego kobiecego losu szczególnego w tym okresie? Nie. Właśnie Wanda Meltzer należała do bardzo specyficznego i rzadkiego typu reporterów, czy reporterek, którzy nie lubią swoich bohaterów. To jest bardzo rzadkie, dlatego że reportaż wymaga pewnego rodzaju empatii, wyjścia naprzeciw do świata nieznanego,
o zupełnie innych wartościach i akceptacji otworzenia się na ten świat. Natomiast Wanda Meltzer z jednej strony chodziła do przytułków, na przykład do przytułku na Lesznie, spędziła tam noc, była bardzo dzielna jako reporterka, ale po prostu potrafiła tyle inwektyw w swoich reportażach pod adresem tych biednych kobiet wrzucić. Ona nawet dała taki podział tych swoich bohaterek, że to są, że podzieliła te prostytutki na, tutaj zacytuję, polskie gejsze, rozkoszne czpiotki, ordynarne baby, zawszone ulicznice. O każdej z tych grup pisała w sposób dosyć, bym powiedziała, brutalny i niechętny, ale też dzięki temu, że była bardzo wnikliwa i opierała się na szczegółach w budowaniu tych swoich obrazów reporterskich, to naprawdę możemy na przykład dowiedzieć się, co jadł, jakie rozgotowane kluski, jak na przykład mieszkają w jakichś sutenerach, których w ogóle nie ma okien, że pracują w pokojach, w których są jakieś gazety, które przydzielają przestrzeń między jednym a drugim łóżkiem i tak dalej. Także, że są oczywiście głodne, zziębnięte, że mają sine usta, że są przede wszystkim bardzo schorowane też. Więc dzięki tym tekstom rzeczywiście możemy takie szczegóły poznać, ale ta cała przestrzeń wartościowania, oceniania była w ogóle z punktu widzenia współczesnych czytelników jest nie do zniesienia. Można też nie za bardzo lubić Meltzer. Ja zresztą akurat z Wandą Meltzer, jak zresztą wielu badaczy międzywojennego reportażu, prowadzę ciągły spór, dlatego że Meltzer jeszcze napisała cały cykl reportaży o mniejszości żydowskiej w Warszawie. Napisała wiele bardzo szczegółowych reportaży o nalewkach, o Krochmalnej, o tej dzielnicy żydowskiego getta przedwojennej Warszawy i była absolutnie agresywnie nastawiona wobec tej społeczności, nie akceptowała jej religijności, nie akceptowała właściwie niczego, niechętnie się odnosiła do biedy, ale równocześnie dzięki temu, że w 1935 roku pisała te reportaże, one wyszły w 1936 roku, w których bardzo szczegółowo na przykład opisała to, jak wygląda proces obrzezania w szpitalu na czystym, jak wygląda Hedera, czyli szkoła żydowska, że dzięki temu, że ona to wszystko bardzo fotograficznie opisała, to my trochę wiemy więcej o tym świecie, który za chwilę bezpowrotnie zniknął. Czyli jeżeli odrzucimy tą całą ideologię okropną Wandy Meltzer, tą jej chęć odhałacenia Warszawy albo ścięcia pejsów, jeżeli to wszystko odrzucimy, to pozostają nam jakieś takie bardzo naturalistyczne obrazki, które jednak troszeczkę pokazują, jak ten świat mógł wyglądać, tym bardziej, że my nie jesteśmy bezradni, analizując tego typu reportaże, bo mamy mnóstwo tekstów dookoła. Jeżeli na przykład czytamy u Meltzer czy u Koncewiczowej o prostytutkach międzywojennej, to mamy również do porównania na przykład fantastyczną pracę socjologiczną Ireny Surmackiej, która przebadała 600 przedwojennych prostytutek i bardzo dokładnie o nich opisała, napisała, że 16% z nich nie znało imion swoich rodziców, szczególnie ojców, że jak długo pracowały, bo to najczęściej zaczynały pracę jako 16-17-letnie dziewczynki, pracowały de facto krótko, czy miały jakąkolwiek szansę powrotu do jakiegoś normalniejszego świata i normalniejszego życia, jak się zaczęła ich niedola. One też często się rekrutowały spośród służących. Notabene, ponieważ dzisiaj oglądałam wystawę, którą pani przygotowała, bardzo mi się ta wystawa podobała i muszę powiedzieć, że rzeczywiście ta wystawa jest fantastyczna, ponieważ ona pokazuje mnóstwo różnych bieda artefaktów. Przed chwilą mówiłyśmy już o tym, ale powtórzę się, że
kiedy się ogląda półeczkę na łyżki drewniane, jak ta półka wyglądała, albo kiedy się ogląda ubranie czy taki kubraczek ślubny jakiejś bohaterki, jakiejś osoby, która miała na imię tam Krystyna Falkowska, bodajże, jeżeli pamiętam dobrze nazwisko, chyba nie dobrze, ale Katarzyna. Tak? Katarzyna Fiołkowska. Fiołkowska. No, ten kubraczek jest niesamowicie mały. Drobny, to widać, że ta kobieta była drobna, to jest oczywiste. Ludzie przed wojną byli mniejsi niż my, ale jak się ogląda ten kubraczek na tej wystawie, to on jest bardzo pięknie zrobiony, ale jest tam też taka informacja, że ona chciała, żeby ją w tym kubraczku pochowano, ale rodzina tego nie zrobiła, ponieważ kubraczek był zbyt cenny, żeby zrealizować prośbę zmarłej tam matki czy babci, prawda? I myślę, że z tego powodu ostatecznie kubraczek trafił na wystawę do Muzeum Etnograficznego. No to jest pytanie właśnie, bo my do końca, szczerze mówiąc, nie wiemy, dlaczego on się znalazł w muzeum wbrew ostatniej woli właśnie jego właścicielki, ale rzeczywiście on się znalazł na wystawie między innymi z tego powodu, że również i takie przedmioty są w muzeum, które właśnie no, były czyjąś własnością, ktoś mógł nimi dysponować do pewnego momentu, a potem no, dzisiaj możemy je oglądać w muzeum. Może to nie jest najgorszy los dla rzeczy, ale jednak ta obecność kogoś, kto chciał w inny sposób zadysponować tym przedmiotem, myślę, że została przywołana. To bardzo się cieszę, że pani to dostrzegła i że pani to zauważyła. A tam jest jeszcze taka legitymacja, bo wychodzimy cały czas, krążymy wokół matek, dzieci. Dzisiaj jest Dzień Matki, więc jesteśmy zupełnie a propos. Ale tam jest jeszcze taka legitymacja, służących chrześcijańskich od świętej Zyty. Święta Zyta z Luki, to była bardzo modna przed wojną święta, dlatego że ona była beatyfikowana w 1936 roku i ona była właśnie taką opiekunką służących. Los tych służących był straszny. One zarabiały w najlepszym wypadku 30 zł i żyły przy rodzinie. To znaczy był ich byt był całkowicie wpisany jakby w byt tej rodziny, ale państwo pokazują, czy pani w wystawie przez siebie przygotowanej, przez panię przygotowanej, pokazują legitymację, taką właśnie książeczkę tych służących, tak, żeby one się mogły tam wylegitymować i miały dowodów osobistych, ale widocznie ta legitymacja im też służyła do tego, że gdzieś ją pokazywały. Tam też jest status Stowarzyszenia Świętej Zyty, należący właśnie do bohaterki tej opowieści, Agnieszki Kokoszy, której dokumenty trafiły do nas właśnie za pośrednictwem rodziny pracodawców. I to jest też niezwykła dość historia, bo Agnieszka Kokosza właśnie w różnych miejscach pracowała. Dzięki listom polecającym wypisywanym przez kolejne jej pracodawczynie możemy prześledzić mniej więcej, jak ta jej praca wyglądała. Natomiast trafiła w końcu do jednego domu, gdzie pracowała bardzo długo i na wieść o tym, że ma zostać zwolniona z powodów ekonomicznych, bo tam jakby no, budżet rodzinny był w głębokim kryzysie, podobno powiedziała, że rzuci się z okna. I ta pracodawczyni zdecydowała się, żeby została w tym domu i żyła tam no, do starości właściwie. Resztę życia, bo żyła ponad 80 lat, spędziła rzeczywiście w takim ośrodku finansowanym przez to Stowarzyszenie Świętej Zyty, ponieważ przez całe swoje to zawodowe życie wpłacała tam składki. I tam w tym statucie są też odnotowane właśnie te składki wpłacane w kolejnych latach, bo to stowarzyszenie między innymi do tego służyło tym kobietom, żeby mogły jakoś myśleć o swojej przyszłości, bo tak jak pani mówi, one właściwie całe swoje życie związane były z tym domem, w którym pracowały, a no musiały się liczyć z tym, że jak przestaną mieć siły na to, żeby pracować, to stracą posadę i stracą dom, stracą właściwie cały świat, w którym funkcjonowały. Więc to stowarzyszenie dawało im rodzaj takiego zabezpieczenia, coś w rodzaju domu spokojnej starości, ale prowadziło też taką działalność. Składka emerytalna.
Tak, no coś trochę w tym rodzaju, ale też właśnie w tym statucie znajdujemy takie zapisy, że ona też troszczy się właśnie o te młode kobiety, o dziewczyny, które przyjeżdżają do miasta szukać pracy jako służące, a mogą właśnie wpaść w sidła tych opiekunów, którzy zechcą, żeby pracowały na ulicy. No a że to stowarzyszenie też miało takie właśnie katolickie umocowania, to ono bardzo też właśnie te kwestie moralne miało na uwadze. Więc podobno były takie komitety dworcowe, które czekały na pociągi przyjeżdżające z prowincji i wyłapywały te dziewczyny, które widać było, że nie wiedzą za bardzo, co ze sobą zrobić, gdzie pójść. No i próbowało jakoś się o nie zatroszczyć. Więc to też mówi nam o tym, jak ta rzeczywistość wyglądała i jak te kobiety musiały sobie poradzić z takim życiem, kiedy wiemy też, że wieś przed wojną była bardzo przeludniona i tam też mówiono o tych ludziach zbędnych właśnie, z którymi nie wiadomo co zrobić, z którymi nie wiadomo jak nakarmić właściwie. Mhm. Już szczególnie ten los kobiet. I zresztą demograficznie było więcej, bo roczniki statystyczne pokazują, że kobiet było o 1 200 000 więcej w społeczeństwie międzywojennym niż mężczyzn. No mówimy o społeczeństwie, które tam na początku niepodległości w 18 roku, czy według spisu ludności w 21 roku miało 27 milionów ludzi, a pod koniec lat 30. do 35 milionów, czyli to takie mniej więcej proporcje są. 1 000 000 kobiet, które nie mają wykształcenia, nie mają żadnego bytu i rzeczywiście są takimi dodatkami do życia jakichś rodzin, ale te takie opisy też reportażowe no pokazują, że to były kobiety zupełnie pomiatane, też często wykorzystywane seksualnie, no bez kompletnie prawie żadnych praw. No i z pensją to oczywiście jest trudno tak jednoznacznie powiedzieć, te pensje pewnie były różne, ale tak średnio przyjmuje się, że dostawały 30 zł miesięcznie, a 30 zł miesięcznie pozwoliło im na kupienie 25 bochenków chleba w ciągu tego miesiąca. No ale to kupowanie bochenka chleba to nie jest jeszcze byt, prawda? A równocześnie ta struktura społeczna była tak jak gdyby przyzwyczajona do tego, że te kobiety służące są przy bogatszych rodzinach, a nawet niekoniecznie bogatszych, że to było tak wmontowane w strukturę społeczną, że kiedy warszawska spółdzielnia mieszkaniowa, ta słynna WSM-ka zaproponowała mieszkania, które nie miały tych służbówek dla służących, to w pewnym momencie się wycofano z budowania takich mieszkań, ponieważ uznano, że jednak jest taki opór i że ludzie potrzebują takiego właśnie konta dla służącej. No więc ich los naprawdę nie był dobry. Jeżeli jeszcze się zestawi z tym, co socjologia ówczesna mówiła o tych homo redundant, o tych ludziach zbędnych, o ich losie, też nie do końca, że to są takie szacunki. Melchior Wańkowicz na przykład w sztafecie mówi, że takich ludzi, którzy kompletnie nie mieli co ze sobą zrobić i za co żyć na wsi, było od 9 do 10 milionów. A natomiast Ksawery Pruszyński, któremu ja bardziej wierzę, twierdzi, że można szacować się taką grupę na 2 miliony ludzi, ale to byli też ludzie de facto głodujący. Można się znowu odnieść jak gdyby do początku niepodległości i do lat 20., bo tu mamy bardzo dobre rozeznanie, jak wyglądało to społeczeństwo, jak wyglądała kondycja tego społeczeństwa międzywojennego. I no, w różnych takich raportach, które robili ludzie, którzy przyjechali do Europy ze Stanów Zjednoczonych i organizowali po pierwsze pomoc, ponieważ chodziło o to, żeby trochę zablokować rewolucję bolszewicką i ta Polska jako też takie miejsce, gdzie należało po pierwsze zrobić kordon sanitarny przeciwepidemiologiczny, ale też trochę zatrzymać jak gdyby tę falę rewolucyjną i ten chaos.
Więc tutaj bardzo była wielka pomoc amerykańska. Do tego stopnia, że na przykład kiedy Amerykanie w latach 20. czy pod koniec lat 90. wyposażali szpital w Baranowiczach i w ogóle pomagali tworzyć służbę zdrowia, czy coś na kształt Ministerstwa Zdrowia, to dary amerykańskie były takiej samej wielkości jak cały budżet Ministerstwa Zdrowia, co pokazuje jak gdyby, jaka to była pomoc. No ale na przykład jeden z pracowników takiej misji humanitarnej, Herold Fischer, twierdził, że w Polsce 1/3 ludności głoduje, że 1 000 000 dzieci ma chorobę głodową. No chyba też nic dziwnego, że akurat w Lwowie jako na Uniwersytecie Lwowskim została opisana krzywica jako jednostka chorobowa bardzo dokładnie, dlatego że tych dzieci z krzywicami było mnóstwo z powodu tego, że po prostu były niedożywione. Także to jest taki, jak się tak zagląda w dwudziestolecie, to naprawdę można po pierwsze nabrać pokory, po drugie przypomnieć sobie to, co stary Ortega y Gasset mówił, że żyjemy w pewnym dobrobycie, on akurat mówił to w latach 30. też, ale w stosunku do czasów średniowiecznych lata 30. też były dobrobytem. Mówił, że zapominamy o tym, że nasz byt zawdzięczamy poprzednim pokoleniom i tak bardzo często o tym myślałam, kiedy zastanawiałam się nad dwudziestoleciem międzywojennym, że to jednak jest tak, że nasze dobre życie też zostało zbudowane na wysiłku tamtych ludzi i na ich niedoli, i ich naprawdę wielkiej biedzie i wysiłku. Też ich jakiejś takiej pokorze wobec rzeczywistości, którą chyba mieli. No, myślę, że to jest też taki czas wielkiej dyskrecji społecznej. Ludzie się nie skarżyli, niewiele mówili o swoich osobistych problemach. Mówię o takich przeciętnych na przykład rozmówcach reporterów międzywojennych. Mhm. Więc to troszeczkę tak uzupełniamy te nasze obrazy, projektujemy, próbujemy jakichś interpretacji. Ale jakkolwiek byśmy nie interpretowali, to zawsze ostatecznie Hannah Arendt nam podpowiada i słusznie, że są różne rodzaje opresji społecznej. Po pierwsze, jedną z opresji społecznej jest oczywiście taka ekonomiczna opresja, która wynika z biedy i niemożności. To akurat na pewno w międzywojniu tego ludzie doświadczali. Ale też opresja społeczna i polityczna, które są równie ważne. I te dwie opresje, one w dwudziestoleciu też dawały o sobie znać. No oczywiście tu można, jesteśmy na Kazimierzu, to można mówić, że dwudziestolecie i w ogóle niepodległość Polska zaczęła się ponad 100 pogromów ludności żydowskiej, o których to pogromach coraz więcej wiemy, coraz więcej dokumentów jest studiowanych i analizowanych. Mamy też raporty z tamtego czasu, na przykład depesze rządu francuskiego do Warszawy, do pierwszego rządu tworzonego przez Daszyńskiego, w którym Paryż, Waszyngton i Londyn upominali się o to, żeby coś zrobić z tymi mnożącymi się pogromami w Lwowie, w Pińsku, w Lidzie, że to były naprawdę zupełnie dramatyczne sytuacje, no ale później w czasie międzywojnia również do pogromów dochodziło, więc ta opresja polityczna, ona też dawała o sobie znać. No, to chyba niezbyt optymistycznie mówimy, może coś optymistyczniejszego. Myślę, że nie, ale właśnie chciałam jeszcze przez chwilę zostać przy tym temacie, nie zupełnie
niewesołym i nieoptymistycznym, ale wspominała pani profesor wcześniej właśnie o tych reportażach Wandy Meltzer, Czarny Ląd, Warszawa, czyli tych reportażach dotyczących tych biednych ulic zamieszkiwanych przez społeczność żydowską, tą tradycyjnie żyjącą. I to jest też bardzo ciekawy przykład właśnie takiej relacji, o której pani mówi tutaj, że te reportaże czerpią swoją siłę z tej rzeczywistości. Ci reporterzy rzeczywiście są w tych miejscach i zbierają te szczegóły i my dzisiaj możemy dzięki nim no, trochę podglądać tamtą rzeczywistość, a z drugiej strony, że reportaże też rzeczywistość kształtują tak naprawdę, bo one mają też swoją siłę oddziaływania. I tutaj, kiedy czytałam właśnie część książki na temat rzeźni, na temat dyskusji i ostatecznie ustawodawstwa wprowadzonego na temat uboju rytualnego, odniosłam takie wrażenie, że te reportaże właśnie, no, trafiając też na podatny grunt, co tu dużo mówić, no, miały wpływ na to, jak ludzie właśnie myśleli, jakie decyzje były konkretnie podejmowane, które konkretnie wpływały przecież na życie ludzi, na ich pracę, na ich poczucie bezpieczeństwa i to wszystko, o czym tutaj mówimy. Może też krótko mogłybyśmy przytoczyć Państwu, którzy może nie znają tego tematu i tej dyskusji na temat tego, czy ubój rytualny może lub nie może być wykonywany w rzeźni. Dyskusji, która no, lokuje tę społeczność żydowską w takim właśnie obszarze myślenia o okrucieństwie, nawiązuje, trudno powiedzieć, w sposób świadomy, ale jednak gdzieś umieszcza tutaj spektrum tych legend o rytuałach krwi, które właśnie do tych pogromów, o których pani wspomina, się często przyczyniały. Więc to, tutaj mamy do czynienia z kolejną grupą właśnie, która właściwie ma te pozycje słabych w społeczeństwie, ale wywołuje takie emocje, takie poczucie zagrożenia i przemoc, która ma właśnie dyscyplinować tę grupę, żeby ona nie wymknęła się spod kontroli. No, to też nie jest zbyt optymistyczna historia i ona jest takim przykładem opresji politycznej, którą wywierała Druga Rzeczpospolita, zupełnie brutalnej opresji. Ona akurat dotyczyła uboju rytualnego. To jest, kiedy pisałam tę książkę i tak czytałam mnóstwo gazet i reportaży, to w ogóle zastanowiło mnie w pewnym momencie, dlaczego jest tyle reporterów pisze o rzeźni. Ale od nitki do kłębka też zrozumiałam, na czym ta historia polegała. Ale też pierwszą nitką, czyli jedną z pierwszych nitek, był tekst Wandy Meltzer, publikowany zresztą w Wiadomościach Literackich, czyli piśmie bardzo liberalnym, otwartym, gdzie właśnie wszyscy najwybitniejsi pisarze wówczas publikowali. I Wanda Meltzer napisała do Wiadomości Literackich, dla których wówczas pracowała, taki tekst Religia i Bewsztyk, w którym właśnie opisała ubój rytualny, przeciwstawiając ten ubój rytualny ubojowi humanitarnemu w taki jednoznaczny zupełnie sposób, chociaż jeżeli się jak gdyby wnika jak gdyby w te weterynaryjne możliwości i w ogóle cały ten system gospodarczy, rolniczy, sposoby zabijania zwierząt, które wówczas praktykowano, to czegoś takiego jak ubój humanitarny w ogóle nie, to był tylko twór Wandy Meltzer, tak powiedzielibyśmy, że dzisiaj powiedzielibyśmy, że to jest faktoid, ona faktoidalnie powiedziała, że to jest ubój humanitarny. Otóż czegoś takiego na pewno nie było, natomiast ten jej bardzo taki emocjonalny tekst mówiący o tym, jak cierpią zwierzęta zabijane rytualnie, to akurat się z tym mogę zgodzić absolutnie, ale nie znaczy, że jeżeli się, jak sugerowała i jak postulowała Wanda Meltzer w tym swoim tekście, wyrzuci rytualnych rzeźników z rzeźni, to tak zwanych szochetów, to ten ubój nagle stanie się humanitarny.
W każdym razie ona taką opozycję stworzyła. Równolegle swoje pogadanki na temat uboju rytualnego miał taki naczelny międzywojenny żydożerca w Polski ksiądz Stanisław Trzeciak, którego broszury po prostu są wstrząsające i które opowiadają, no, które są po prostu takim przykładem bezpardonowej walki z Żydami i z systemem religijnym, zresztą robionym w taki bardzo specyficzny sposób, bardzo paskudny, bardziej przypominający tę fałszywkę ochrony mędrcy Syjonu, bardzo taką agresywną publicystykę Trzeciak też wszczął przeciwko ubojowi rytualnemu. I to szło taką falą, najpierw Melcer z Trzeciakiem, później do tego Janina Prystorowa, która była z panią senator, zaczęła walczyć o to, żeby zakazać uboju rytualnego w prawie polskim. I w 1936 roku, czyli dosłownie rok po tej serii artykułów, zaczęto procedować zakaz uboju rytualnego i to się rzeczywiście, taka ustawa weszła w życie. Ustawa weszła w życie dokładnie od 1 stycznia 1937 roku, ale ona była absolutnie brzemienna w skutki dla funkcjonowania społeczności żydowskiej, która zajmowała się tradycyjnie właśnie jatkami i przetwórstwem mięsa. To chodziło o 40 tysięcy osób mniej więcej, ale chodziło o to, żeby absolutnie ich wyrzucić z rzeźni, żeby pozbawić ich możliwości jak gdyby uprawiania swojego zawodu. I to był tak naprawdę tylko i wyłącznie spór gospodarczy, ekonomiczny. I właściwie kiedy się przegląda protokoły sejmowe i w ogóle całą dyskusję sejmową, która się wokół tej ustawy toczyła, pod wodzą Prystorowej, zresztą żony trzykrotnego premiera polskiego. Ta dyskusja wyraźnie pokazuje, o co chodziło, bo oczywiście w czasie mów sejmowych się równocześnie strasznie takie obraźliwe sądy na temat Żydów padały, a ci, którzy próbowali bronić jak gdyby i racjonalnie tłumaczyć ci, że szlacheci mają pewne wykształcenie, robią to ten ubój w sposób taki, że przestrzegają pewnych zasad wypracowanych i te zasady są lepsze niż żadne zasady, których de facto nie było. W związku z tym tacy posłowie, mniejszościowi, którzy próbowali to mówić, dowiadywali się, że musicie znać swoje miejsce, jak wam się coś nie podoba, to wyjeżdżajcie. Więc takie słowa padały wprost z mównicy sejmowej. Ostatecznie ta ustawa w 1937 roku, czy obowiązująca od stycznia 1937 roku, wyrzucała tych rzeźników żydowskich z rzeźni, pozwalała na ubój mięsa rytualnie, ale tylko dla społeczności żydowskiej w takim specjalnym kontyngencie. Oni mieli wstęp do rzeźni o określonych godzinach, też byli represjonowani, ale proszę sobie wyobrazić, że łamanie tego zakazu groziło 3000 karą. Jeżeli się nakładało na rzeźnika 3000 kary, a służąca zarabiała 30 zł miesięcznie, no to proszę sobie wyobrazić, jakie to są proporcje tego prawa drakońskiego. No i zakazu uboju rytualnego też mogło kosztować takiego kogoś areszt na 3 miesiące. To w ustawie też zostało napisane. Z tego powodu zresztą potem w Brześciu wybuchł pogrom, ponieważ tam zdarzyła się taka
No, najpierw Jadka była kontrolowana, później doszło do bójki w Jadce, później zginął donosiciel policyjny i od tego momentu zaczął się pogrom, który spowodował taką właściwie noc kryształową w Brześciu, dlatego że wszystkie sklepy żydowskie zostały zniszczone. Czyli to nawet prawicowe słowo Wileńskie pisało, że 38 piekarni żydowskich zostało zupełnie zdewastowanych i szyby sklepowe zostały powybijane. Czyli tak naprawdę ta taka przemoc polityczna, która w dwudziestoleciu towarzyszyła, o której my często zapominamy, ale ona też była bardzo mocno wpisana w tą rzeczywistość międzywojnia. Była wpisana i represjonowała oczywiście mniejszość żydowską, ale również mniejszość ukraińską, o czym już zupełnie zapominamy, ale była też oczywiście wymierzona przeciwko kobietom w różny sposób. Może taki jeden przykład jeszcze powiem na koniec chyba, ale też, który mnie tak zawsze przejmuje, mianowicie coś takiego jak redukcja mężatek. Proszę sobie wyobrazić, takie były poufne rozporządzenia rządowe, żeby zredukować mężatki. To się takie rozporządzenie ukazało w 1931 roku. Chodziło o to, żeby kobiety, które pracowały jako nauczycielki albo sekretarki w urzędach publicznych, zostały pozbawione pracy, jeżeli mają mężów, którzy pracują też w miejscach publicznych, dlatego że oczywiście chodziło o to, żeby zwolnić trochę rynek pracy, dlatego że wielki kryzys, bezrobocie i naprawdę poważna sytuacja, kłopoty ekonomiczne, ale jak gdyby pomysł na rozwiązanie tych kłopotów ekonomicznych polegał na tym, żeby wyrzucić kobiety, które mają mężów, którzy są w stanie ich utrzymać, żeby wyrzucić te kobiety z pracy. O jednej z takich kobiet pisałam i w jednej ze swoich książek i co więcej, czytałam te wszystkie dokumenty, jak ona została jej wyrzucona, tak, że decyzją ministra Sławoja Składkowskiego obejmuje panią redukcja mężatek. Ta kobieta akurat, czyli Bella Kiełbasińska, pracowała w Państwowym Zakładzie Higieny i była maszynistką, przy czym była genialną maszynistką, piszącą błyskawicznie i piszącą w kilku językach, co akurat w Państwowym Zakładzie Higieny było dosyć potrzebne, bo to było takie miejsce też dosyć międzynarodowe. Ale zwolniono ją jednym pociągnięciem pióra, ponieważ należało zredukować mężatki. Także bo była przede wszystkim kobietą. Była przede wszystkim kobietą. I tu właśnie jeszcze chciałam, pani profesor, wrócić na chwilę do tego, o czym pani na początku zaczęła mówić, a ja pani przerwałam, bo miałam nadzieję, że jeszcze ten wątek rozwiniemy, a rzeczywiście zrobiło się już trochę późno. Ale chodzi mi właśnie o taki sposób myślenia o losie kobiety, który był dosyć jasno zdefiniowany wtedy, że właśnie albo to jest ta kobieta upadła, albo to jest ta kobieta, która spełnia swoje społeczne funkcje tak, jak społeczeństwo chciałoby to widzieć. Te role przede wszystkim to są właśnie takie role związane z pomaganiem, ze wspieraniem, z byciem w tle i z taką właściwie niewidzialną ręką niemal, która organizuje rzeczywistość, jak służąca, która właściwie miała nie istnieć, miała jej nie być widać, miała prawie, że nie oddychać, ale od 6 rano w swojej drugiej zajmować się całym domem i rodziną. I chciałam właśnie wrócić do tego, o czym pani wspomniała, czyli tego losu dzieci podrzucanych, porzucanych, czy nawet zabijanych, bo to też jest kawałek tej historii. I tego rozróżnienia, które pani w książce wprowadza, że owszem, to były historie związane z nędzą, z takim brakiem perspektyw życiowych, ale właśnie te perspektywy różniły się też od podejścia do tego faktu, że kobieta samotnie wychowuje dziecko. Że tam, gdzie kobieta mogła liczyć mimo wszystko na wsparcie społeczności, rodziny, nawet będąc w tej skrajnie trudnej sytuacji, rzadziej podejmowała tak drastyczną decyzję, żeby dziecko porzucić, niż tam, gdzie właśnie ten wymóg moralny
właściwie był tak wyśrubowany, że kobieta właściwie samotnie wychowująca dziecko była spisana na straty. Począwszy się od tego, że prasa międzywojenna naprawdę jest pełna informacji, że zaduszone dziecko, dziecko utopione i takich kryminalnych, w takich raportach kryminalnych ciągle się pojawia dzieciobójczyni i zawsze wyrodna matka, nie ma wyrodnego ojca. Ale to jest bardzo mocno też związane z tą opresją polityczną, która polegała też na tym, że kobiety nie mogły dochodzić alimentów i oczywiście były całkowicie też wykluczone społecznie, jeżeli rodziły samotnie dzieci. Ale równocześnie aborcja była zakazana. Więc jeżeli znalazły się w takiej sytuacji urodzenia dziecka i nie były najczęściej też wyrzucane z domu, bo no, przynosiły wstyd domowi. Z pracy, jeśli na przykład były służącymi. Tak, z pracy, no tak, oczywiście służąca nie mogła przyjść z dzieckiem, bo to wiadomo, czym się kończyło. Więc to jest właśnie ciekawe i to w ogóle tutaj statystyki w ogóle są przerażające, dlatego że i one się krzyżują. Po pierwsze, to co mówiłam na początku, tak robimy tutaj takie koło, ale mówiłam, że na przykład w Wilnie porzucano tam 400 dzieci rocznie, a w Katowicach 17. I skąd ta różnica? I to jest niezupełnie przypadkowa statystyka, bo to wyraźnie widać, jak to, można byłoby zrobić taką mapę miast i ilości czy liczby porzuconych dzieci. Więc tam, gdzie było prawodawstwo jednak zapewniające jakąkolwiek pomoc samotnej matce, czyli na terenie dawnego zaboru pruskiego, to wówczas te kobiety miały po prostu możliwość ubiegania się o jakąkolwiek pomoc i miały szansę dochodzenia sądownie alimentów. Natomiast na terenie zaboru rosyjskiego tej szansy nie miało. To się radykalnie przekładało na ilość porzuconych dzieci, czy na liczbę porzuconych dzieci. Można powiedzieć, że jak się obserwuje statystyki urodzeń w międzywojniu, to mniej więcej 1 000 000 dzieci rodziło się rocznie w Polsce. Tak, no niespełna 1 000 000, 880, 900 ileś, w zależności oczywiście od roku. Dzisiaj współcześnie rodzi się 400 tysięcy dzieci, czyli 2 razy więcej dzieci się wówczas rodziło. Więc to jest taka, to są takie statystyki, które nam coś pokazują o tym, o tej sytuacji tych nieszczęsnych kobiet i tych biednych dzieci. A równocześnie publicystyka międzywojenna ciągle mówiła, narzekała na to, czy publicyści narzekali na to, że ojej, te dzieci obciążają budżet państwa, że utrzymanie takiego dziecka kosztuje dziennie 2 złote, a czyli dziecko miesięcznie kosztuje 60 zł, kto na to ma łożyć i tak dalej. Było takie powszechne oburzenie z powodu tego, co tutaj z tymi dziećmi robić. No, a jak one były traktowane, kiedy już trafiały do jakiejś ochronki, no to też reportażyści dokładnie opisali. No i to też nie są miłe opowiastki, bo na przykład najpierw takie dziecko było golone, ponieważ wiadomo, że najczęściej miało wszawice, jeżeli nie było niemowlakiem, tylko już jakimś takim troszkę większym dzieckiem, bo i takie były porzucane. Poza tym na przykład w domu ojca Boduena znakowano tatuażem dziecko, co prawda w takim dyskretnym miejscu, gdzieś tam pod łopatką, ale jednak takie oznaczanie się odbywało. Ale co ciekawe i co też pokazuje, jak te procesy opresji społecznej wpływają na los pojedynczych ludzi, to taka statystyka, która pokazuje różnicę między śmiertelnością w grupie chrześcijan i w grupie Żydów. I tutaj te statystyki są po prostu bardzo zastanawiające, dlatego że tak, po pierwsze na 1000 urodzeń w grupie chrześcijańskiej umierało 120 dzieci,
w grupie żydowskiej 80 par. I te statystyki się utrzymują. One nie są, one były raportowane co roku i jak gdyby co roku są podobne, że jest duża różnica umieralności, że znacznie mniej dzieci umiera w tej ubogiej mniejszości żydowskiej. Znaczy znacznie mniej, no jak zauważalnie, no 120 do 80 mniej więcej, no to jest jakaś różnica, ale też radykalna różnica jest w śmiertelności dzieci ślubnych i nieślubnych, znaczy dzieci nie są ślubne, ale urodzonych w małżeństwach i urodzonych poza małżeństwem. Otóż średnia umieralność dzieci była 10%, natomiast w przypadku dzieci nieślubnych tych śmierci było 50%, co daje zupełnie jasny obraz sytuacji, prawda? Czyli opresjonowane matki chrześcijańskie, które były nie dość, że zupełnie wykluczone jak gdyby ze środowiska swojego, pozbawione gruntu pod nogami, kiedy zachodziły w ciąży i rodziły dziecko, po prostu z rozpaczy podrzucały, zabijały, robiły różne smutne rzeczy. Troszeczkę lepiej było w społeczności żydowskiej, która nie była taka restrykcyjna wobec matek samotnie rodzących dzieci, ponieważ też łatwiejszy był tak zwany ślub pod chupą, czyli żydowski ślub. Pierwszy lepszy rabin mógł udzielić takiego ślubu, nowo poślubiony mąż mógł uciec za 2 dni i porzucić tę kobietę, ale ona już miała status kobiety w jakimś sensie chronionym i chronionej, w związku z tym mogła w miarę bezkarnie społecznie urodzić to dziecko. W każdym razie, jeżeli, żeby tutaj nie, pewnie bardzo Państwa zanudzam tymi statystykami, ale kiedy o nich myślę, to od razu się mam takie wzmożenie emocjonalne. Ale jeżeli tak myślę o dwudziestoleciu międzywojennym, to bardzo często analizuję pod kątem tego, co mówił Franklin Delano Roosevelt w 1941 roku, amerykański prezydent, jak wiadomo, który określał, czym jest wolność i na czym polega wolność, i określił też takie 4 filary wolności. Po pierwsze, obywatel nie może się bać własnego państwa. Myślę, że w międzywojniu wielu obywateli mogło się bać własnego państwa. Żeby odczuwać wolność, trzeba mieć wolność religii, wolność słowa. I ostatni z tych dezyderatów wolnościowych Roosevelta brzmiał, że trzeba mieć wolność od strachu przed nędzą. Więc zdecydowanie w międzywojniu ludzie nie mieli wolności przed strachu przed nędzą. Przed strachem przed nędzą. I w ogóle chyba od strachu. Ja chciałam Państwu powiedzieć, że zostało nam jakieś 20 minut jeszcze do zakończenia spotkania, więc jeśli chcieli Państwo zadawać jakieś pytania, to na pewno teraz jest dobry moment. Ale chciałam jeszcze właśnie wrócić do tego tematu braku wolności i strachu, a krótko mówiąc, mam wrażenie, że ta rzeczywistość międzywojenna była przepełniona przemocą w rozmaity sposób. Jeden z głosów takich, które właśnie przytaczamy na wystawie, to jest głos człowieka, który wspomina lata swojej edukacji, bardzo krótkiej, bo warunki pozwoliły tylko bodajże na 3 lata tej edukacji, którą wspomina bardzo źle, bo pamięta, że chodził do szkoły jako właśnie biedny, obdarty, że nie miał butów, że musiał opuszczać lekcje, żeby zarabiać na życie, a do tego katował go nauczyciel, bo tak ten człowiek wspomina, wtedy było w modzie bić dzieci. I to właściwie, kiedy czytamy też o tych podrzutkach właśnie, o tych zakładach opieki, czytamy najczęściej, że te dzieci są bardzo czyste i smutne. I są też takie sprawy, które wprost mówią o tym, że stosowano wobec nich przemoc po prostu, że w taki sposób były dyscyplinowane, a zwłaszcza te, które uznawano za wymagające resocjalizacji jakiejś. Tak, to tak Henryk Rubinraut, ten przenikliwy lekarz, ginekolog, ale też reporter, on tak napisał, że te chrześcijańskie sierocińce
mają dzieci czyste i smutne. Ale muszę powiedzieć, że z tą przemocą wobec dzieci to faktycznie to też się ujawnia na przykład dyskusją, która wybuchła w autonomii śląskiej, ponieważ województwo śląskie było taką autonomiczną częścią II Rzeczpospolitej. Miało odrębny Sejm Śląski, było, po prostu cieszyło się pewną niezależnością też ustawodawczą i wprowadzali swoje ustawy, też czasami drakońskie. Oni na przykład ustawę o celibacie mężatek wprowadzili w latach 20., na początku lat 20. Jak ktoś chciał, jakaś kobieta chciała być nauczycielką, musiała być panną, innej możliwości nie było. Jeżeli była mężatką, nie miała szans uczyć w szkole publicznej. Ale między innymi wojewoda Grażyński zaproponował taką ustawę i nawet ją wprowadził, zakazu bicia dzieci w szkole. A no więc larum, jakie się wtedy w tym 28 roku rozpoczęło, to zupełnie niesamowite, jakie listy napływały do różnych pism, które jakoś podejmowały tę problematykę, że jak to? Przecież wiadomo, że rózga to jest najlepszy sposób wychowawczy i że i nauczyciele na przykład pisali, że oni nie są w stanie niczego nauczyć dzieci bez rózgi, że to jest zupełnie oczywiste. No więc kary cielesne były wpisane jak gdyby w ten system. No, ale muszę też powiedzieć, że tutaj w Krakowie chodził do szkoły mój wujek, którego znałam jako 80-letniego człowieka, który świetnie mówił po łacinie, który świetnie pamiętał jako 80-latek łacinę i grekę. Całe poematy był w stanie cytować w oryginałach i mnie to zawsze fascynowało też, jak to wujek Innocenty po prostu wszystko to pamięta. Uczyłam się wtedy akurat łaciny do egzaminu i po prostu nie mogłam tego zrozumieć. No ale wujek Innocenty też mówił, że on ma koszmary senne polegające na tym, że przed śni mu się matura i w ogóle śni mu się szkoła. I ta greka i łacina po prostu nękała go do późnej starości, właściwie przez całe życie, ale umiał tę grekę i łacinę, więc nie sugeruję, że należy bić dzieci, żeby nauczyły się nie. łaciny. Nie, na pewno nie. Widzę, że podglądam tutaj, czy są jakieś pytania, ale na razie nie ma żadnych pytań ze strony publiczności, więc pozwolę sobie jeszcze tutaj swoje wątki wcisnąć, bo przyznam, że jeszcze mam tu trochę pytań, a między innymi, myślę o tym właśnie, o czym już w sumie była może kilka razy mowa, ale co się może tak najbardziej wyraziście wyartykułowało w tych reportażach z Annopola, z tego podwarszawskiego osiedla dla, można powiedzieć, dla socjalnego osiedla dla ludzi, którzy zostali eksmitowani z mieszkań w Warszawie. I były takie komentarze wobec tej rzeczywistości stworzonej taki w dość chaotyczny sposób, jak to ci reporterzyści opisują, że ta nędza właśnie została wywieziona w pole i została odizolowana, że to trochę została potraktowana właśnie jak rodzaj zarazy. I wydaje mi się właśnie, że tych różnych grup słabych, tych różnych grup wykluczonych dotyczył taki właśnie proceder albo wręcz takiego właśnie terytorialnego eksmitowania gdzieś na margines, albo w każdym razie dowodzenia, iż to oni właśnie nie stanowią tej społeczności, która się dobrze czuje w swoim gronie, tylko no, musi być właśnie w jakiś sposób naznaczona, w jakiś sposób nazwana, żeby reszta trochę lepiej się poczuła. No tak, to jest ten byt negatywny, prawda? Akurat z Annopolem też, bo jakbym mógł takie miejsce dla bezdomnych ludzi, takie baraki sklecone, do których eksmitowano ludzi z całej Warszawy, jak to miejsce mogło wyglądać, no to
to akurat tu mamy bardzo dużo opisów, no i oczywiście było fatalne, no to były baraki, w których, do których wrzucano po prostu wiele rodzin i one tam jakoś koczowały. Zresztą było też bardzo dużo w międzywojniu, w takich miejscach też różnych weteranów wojennych, inwalidów wojennych, o tym jak gdyby nie pamiętamy, że to jest też taki świat ludzi mających problemy z własnym ciałem, pokaleczonych, pozbawionych nóg, rąk i oni no oczywiście też krócej żyli, ale nie mieli jakiejś pomocy ze strony państwa. Jakieś przychodnie lekarskie były organizowane dopiero w drugiej połowie lat 30. Ale z Annopolem wiąże się taka dosyć ciekawa historia związana z jednym z też z moich ulubionych reporterów, bardzo już nieznanych i kompletnie niedocenionych, z Konradem Wrzosem, który rzeczywiście napisał taką książkę, taki zbiór reportaży Oko w oko z kryzysem. I on tam bardzo wiele takich właśnie odsłon tego bezrobocia i biedy społecznej pokazał. Ale jak pojechał do Annopola, który to Annopol był odwiedzany przez różnych reporterów i podobno to już było anegdotyczne dla tych mieszkańców, że no znowu pan dziennikarz idzie, no to Konrad Wrzos zorientował się i nawet napisał to w swoim reportażu, mówimy o początku lat 30., że nie można częstować się tych bezdomnych papierosem, żeby od nich uzyskać prawdziwą opowieść, ponieważ jeżeli coś im zaproponuje w zamian za opowieść, czyli na przykład papierosa, to wówczas oni powiedzą wszystko, co reporter chce usłyszeć. Każdą konfabulację są w stanie wymyślić i opowiedzieć, byle tylko dostać jeszcze jednego papierosa. I to było takie rozeznanie Konrada Wrzosa, które zupełnie nie było oczywiste dla ówczesnego reportażu, prawda? Że żeby zbliżyć się do prawdy albo żeby spróbować rzeczywiście uchwycić jakąś rzeczywistość, to nie należy płacić świadkowi, ponieważ wtedy świadek opowiada to, czego spodziewa się, że chcemy słyszeć, a nie to, co realnie się wydarzyło. Także to myślę, że z Annopolem głównie najciekawsze, co udało się mi przeczytać o Annopolu, to właśnie ta konkluzja Wrzosa, która jest właściwie istotna dla całej twórczości non-fiction i całego reportażu. Który też zwraca uwagę na to, że ten reporter jest z wizytą w tym świecie, że to nie jest jego świat. To jest ta chęć, czy też właśnie spostrzeżenie, że się wkupuje w łaski, bo to on ma te papierosy, prawda? No, ale ja myślę, że akurat Annopol, jeszcze do Annopolu na przykład trafiały jakieś paczki organizowane na przykład przez Aleksandrę Piłsudską, żonę Piłsudskiego. To było takie miejsce, to było miejsce trochę takie pokazowe. Ale ta bieda domów, bieda życia, bieda domów, bieda jedzenia, ona po prostu dotyczyła całego tego świata. To Irena Krzywicka na przykład pisze o takich izbach, bo wówczas w ogóle mówiono o mieszkaniach nie o tam dwupokojowych, pięciopokojowych, ale o mieszkaniach jedno-dwuizbowych albo tam pięcioizbowych. Oczywiście jedna izba, to w tej jednej izbie była i kuchnia, i pokój, i wszystko razem, ale te izby czasami zamieszkały przez 20 osób. I to u Ireny Krzywickiej o tym czytamy, że też wielokrotnie się można znaleźć takie informacje, że wynajmuje się łóżko w izbie na godziny. To znaczy ci, którzy pracują w nocy, mają łóżko do dyspozycji w dzień, a ci, którzy pracują w dzień, mają łóżko do dyspozycji w nocy i to łóżko jest opłacane przez dwóch lokatorów. No. Także takie scenki, one uczą pokory i mówią, w jakim wygodnym, komfortowym świecie żyjemy i że te nasze domy ze wszystkimi kanalizacjami i całą infrastrukturą to jest, jeśli porównać do świata międzywojennego, jakiś niesamowity luksus. Bo w międzywojniu tylko 14% domów miało
wszystkie media. Jest pytanie od kogoś z publiczności, pytanie o to, jak wyglądało życie biednych kobiet na wsi. Czy o tym pisali reportażyści międzywojenni? Znowu się odniosę do tego, że wieś była faktycznie pełna ludzi, którzy nie mieli swojej ziemi i nie mieli swojego konta, jak gdyby byli kompletnie bezrobotni. Czy tutaj los kobiet jakoś inaczej można umiejscowić? No to myślę, że adekwatnie do tego, jak sytuacja kobiet wyglądała w całym społeczeństwie. One były po prostu w dużo trudniejszej sytuacji. Na przykład w takich pamiętnikach chłopów można przeczytać taką informację, że tam chłop dziecku kupuje 5 deka cukru, jeżeli dziecko jest chore. Jeżeli krowa jest chora, to leci do apteki, natomiast jeżeli żona jest chora, to nie leci do apteki. Tak? To przejdzie. To przejdzie. Czyli jak gdyby w tej hierarchii wartości na wsi i to w pamiętnikach chłopów naprawdę można też w wielu tam takich odsłonach przeczytać, że krowa jest najważniejsza, bo krowa daje byt wszystkim. Później ewentualnie dziecko może liczyć na 5 deko cukru, a kobieta w ostatniej kolejności. Oczywiście te kobiety też były skazane na wielorództwo, znaczy one po prostu rodziły regularnie dzieci i te dzieci regularnie umierały. Socjolog Ludwik Krzywicki, jak się w takim tekście, w którym się zastanawiał nad losem tych rodzących w nieskończoność kobiet i tych dzieci, mówił, że jeżeli państwo tak się wobec tych kobiet będzie zachowywało, czy tak będzie je traktowało, to niech od razu trumienki małe produkuje. I to mówi socjolog Ludwik Krzywicki. Oczywiście o jakichś możliwościach antykoncepcyjnych, znaczy antykoncepcja już była i to powiedzmy taka dosyć różnorodna antykoncepcja, ale do niej miały dostęp przede wszystkim kobiety świadome i te kobiety, które jednak żyły w jakichś większych miastach. Ale zważywszy na to, jak poradnia świadomego macierzyństwa, jaki zrobiła Raban, tworzyła w międzywojniu, że to jest takie miejsce zbudowane przez szatana bez mała, i jak różni publicyści uważali, że to jest po prostu szatańskie miejsce, gdzie są usuwane ciąże, chociaż akurat to było totalnie zakazane, więc tylko ewentualnie wspomagano te kobiety w jakiejś antykoncepcji, no to powiedzmy ta jedna słynna poradnia na Lesznie dla kobiet, które miały jak gdyby zadbać o świadome macierzyństwo. Ale kto by pomyślał o takich poradniach na wsi? No, na wsi jak gdyby były znachorki, były babki wiejskie, też fabrykantki aniołków, jak to wówczas nazywano w tamtym nazewnictwie. No ale los kobiet. Los kobiet, no tych wiejskich kobiet. Można jeszcze powiedzieć o na przykład Izaaku Bablu, który widział Polskę i dosyć dużo takich scenek rodzajowych zapisał w swoim dzienniku 1920. On szedł jako korespondent wojenny z armią bolszewicką, ale nie interesował go front walki, natomiast interesowało go to, co widzi wokół i właśnie życie codzienne. Więc w tym sensie Babel też dla mnie był bardzo interesujący. On na przykład mówi, roje much, kompletna bieda, ale każdy chłop ma fajkę. Dzieci i oczywiście kobiety butów nie mają. To widać na zdjęciach. To jest zupełnie jasne. Ale właśnie roje much i brud i zawsze ta fajka, którą sobie tam mężczyzna pali. To wielokrotnie u Babla się pojawia i też Babel na przykład narzeka strasznie na jedzenie tych chłopów, u których tam dostaje jakąś polewkę, no bo oni tam jedzą, wiadomo, zupę kartoflaną na śniadanie, obiad i na kolację. No, nie chciałabym być kobietą wiejską w międzywojniu chyba.
No, chyba nie. Myślę, że też sytuacja tych kobiet była bardzo różna i to, kiedy mówimy teraz o no właśnie ludziach, którzy relacjonują nam życie innych, to tak jak już też powiedziałyśmy sobie, mówimy też o pewnym obrazie, który zostaje nam przekazany. Gdzieś to życie tak naprawdę tkwi w tych szczegółach, w bardzo konkretnych życiorysach, które przy próbie jakiegoś uogólnienia czy takiego właśnie oglądu, który można by publicznie zaprezentować, często znika. Gdzieś możemy próbować właśnie docierać do niego przez te szczegóły, jeśli zostają tutaj zachowane. To mówię o tym dlatego, bo w podobnej sytuacji jesteśmy my tutaj w muzeum, kiedy próbujemy właśnie odtwarzać jakoś, opowiadać o życiu ludzi, którzy już sami nam o tym nie są w stanie opowiedzieć i też mamy jakieś źródła, na których możemy się opierać i też mamy świadomość tego, że tworzymy tu jakieś opowieści no trochę w swoim imieniu. To dostrzegamy pewne aspekty tego życia, a innych nie dostrzegamy. I dzisiaj podczas tej naszej rozmowy rzeczywiście myślę, że dość przygnębiający, smutny i dramatyczny obraz życia ludzi w Międzywojniu stworzyłyśmy, ale możemy powiedzieć, że on no nie jest zmyślony. On ma tutaj dużo jest danych, które jednak właśnie taki obraz tego społeczeństwa budują, a nie ten mityczny, o którym Pani mówiła na początku. Aczkolwiek, oczywiście nie jest jedyny, natomiast na pewno ci ludzie żyli we wspólnocie, że nie byli samotni. Było wszędzie pełno ludzi, ale równocześnie, ponieważ byli od siebie uzależnieni, nie byli samotni, nie cierpieli na samotność, nie mieli swoich własnych pokojów i własnych izolacji. To jest właśnie to, jak mówimy o przeszłości, o tradycji, mówimy o tym, że właśnie z jednej strony ta tradycja dawała siłę, dawała to poczucie bycia społecznością, z drugiej strony wzmaga to opresję, konieczność dostosowania się do tych reguł, które właśnie łatwo było sprawdzić, czy ktoś się do nich stosuje, czy nie. W kolejnym spotkaniu w czerwcu będziemy rozmawiać o tym, jak wyglądały sprawy miłości na wsi. Będziemy rozmawiać z profesorem Tomaszem Wiśliczem. Już dzisiaj na to spotkanie zapraszamy, a pani profesor bardzo dziękuję za te półtora godziny dzisiaj i no, państwu dziękuję też bardzo za to, że byliście z nami. Dziękuję bardzo. Do widzenia.